Praca w sprzedaży ma też swoje dobre momenty, takie jak dzisiaj, godzina 14, dwa spotkania za nami, na dzień dzisiejszy to koniec spotkań sprzedażowych, zostało nam spotkanie jeszcze, podpisanie umowy z klientem z wczoraj, to jest tym od syna marnotrawnego, także jest mega juice, więc skończymy na dziś, no, mamy chwilę odpoczynku, wieczorkiem będziemy pisać umowę, czyli zarobić już de facto pieniądze, co jest mega super. Więc tak dzisiaj tak krótko, bo chcę jeszcze obiad zrobić i się nacieszyć tym pięknym wolnym dniem, zapalić szyszkę, wciągnąć koks, nie wiem co tam jeszcze mi przyjdzie do głowy w danym dniu. Natomiast to co mnie zdziwiło, jechałem dzisiaj z Brwinowa do Radomia. Kurwa, no normalnie w takich miejscach ludzie kupują. No, jechałem z Brwinowa do Radomia od klienta. No tam przejeżdżasz tam różnie przez wioski, tak, zanim się do trasy dojeżdża. I tam co chwilę były przejścia dla pieszych. W takich wioskach, totalnych wioskach, no dom obok domu, tak jedna ulica. Były przejście dla pieszych. To nie jest nic złego. To jest bardzo dobrze. Żeby można było przejść, wszystko fajnie. Na każdym z tych przejściu były światła. Światło, takie samochody, żeby samochody stanęły. Czerwone, żółte, zielone, tak? Przed każdym z tych przejść były światła. To też nie jest nic złego. Bezpieczeństwo przede wszystkim, sam mam córkę, wiem jak jest. Ale to nie były światła, tak jak w wielu miejscach, że jak piesi chcieli przejść i się obawiali, że w tej bardzo rozpędzonej wsi ze samochodem się jechały, coś im się może stać. To nie były światła, że podchodzą i klikają guziczek i za chwilę światło się zmienia, tak, i mogą sobie przejść. Tylko to były światła, które realnie zmieniały się tak jak normalne światła. Czym to skutkowało? A jeszcze autobus tam jeździ, z MZA, bo to jeszcze te okolice, więc autobus jeszcze jechał przed nami na początku, po tym go mieliśmy. A skutkowało to tym, że stajesz na światłach na wsi, na miejscowości takiej kurcze malutkiej, na wsi, stajesz na takich światłach przed przejściem dla pieszych. 2 metry przed tobą po drugiej stronie staje koleś naprzeciwka, też na tym czerwonym świetle. Ty się patrzysz na niego, on się patrzy na ciebie, obaj zdziwieni, och, o co chodzi. Nikt nie przechodzi, światło czerwone i stoisz i czekasz. Aż duchy przejdą tak, aż coś się wydarzy. Zerwany wzrok kierowcy naprzeciwka też mówi ci, że on też nie ma pojęcia, dlaczego tak to jest zrobione. Aczkolwiek przejścia są, mega bezpieczne okolice, będę chciał kupić dom, to będę celował tam, bo jest przejście dla pieszych, które będzie mi trollowało kierowców, którzy chcieli śmigać szybko pod oknami. Będą się i tak musieli taki czas zatrzymać, co jest mega super. Także dzisiaj na luźno jest dobrze. See you later.